tłumaczem, poetą, krytykiem literackim. Jest także autorem, moim zdaniem, jednej z najwspanialszych książek na temat sztuki przekładu, którą bardzo polecam, Gościnność słowa. I zaraz przeczytam krótki cytat z tej książki. No i jest także profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim i Łódzkim. Stefan Ingvarsson, tłumacz z polskiego na szwedzki, tłumacz Gombrowicza, wspaniały tłumacz Michała Witkowskiego. Poza tym także promotor polskiej literatury, publicysta, w tej chwili szef nowego międzynarodowego festiwalu literackiego, który się będzie odbywał w Sztokholmie, a także wiceprzewodniczący zarządu Szwedzkiego Stowarzyszenia Pisarzy i Tłumaczy. Przepraszam, ale... Justyna Czechowska jest tłumaczką ze szwedzkiego i norweskiego, jest literaturoznawczynią, współzałożycielką Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, a także agentką literacką. I bardzo ważny w tej rozmowie, Sławomir Paszkiet, który jest tłumaczem z języka niderlandzkiego, promotorem wiedzy na temat przekładu i który jest także autorem raportu o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce, który został przygotowany na zlecenie Instytutu Książki i można bardzo łatwo go znaleźć w internecie i wszystkim Państwu polecam, znaczy zwłaszcza tym Państwu, którzy jesteście tłumaczami, żeby do tego raportu zajrzeć. Będziemy rozmawiać o sytuacji tłumaczy literatury w Polsce. Myślę, że część z wniosków z tej rozmowy wytłumaczy, dlaczego jest trochę na naszym rynku wydawniczym koszmarnych tłumaczeń, ale będziemy także mówić o takich sprawach jak widzialność i niewidzialność tłumaczy i właśnie od tego zaczniemy. Chciałabym przeczytać krótki fragment z książki, którą przed chwilą pokazałam, Jerzego Jarniewicza. W kraju Boja Żeleńskiego i Barańczaka krytycy i recenzenci nadal traktują tłumacza jak niewidzialnego człowieka. Żywią przekonanie, że tak jak dzieci mają być widziane, a nie słyszane, tak idealny tłumacz winien być słyszany, ale niewidziany. Na to jednak zgody nie ma. Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć na ten temat? No sądzę, że jestem widziany. Jesteśmy widziani, co? Więc się zmieniło coś bardzo radykalnie. Ale wracając do tego cytatu, który przywołałaś, wydaje mi się, że rzeczywiście jest to wielkim paradoksem, bo tłumacz, wydaje nam się, tłumacz jest w naszej kulturze poważany. I mamy naprawdę wybitnych tłumaczy. Wspomniałem tutaj o Boju Żeleńskim, ale no, i Chądzyńska, i Kołyszko, i Kłobuk i Mirkowicz. No to są wszystko znakomite postaci, których twórczość cenimy, które są znane, które wypowiadają się nie tylko na temat przekładu, ale są bardzo ważnymi postaciami na scenie literackiej tego kraju od wielu lat. I jednocześnie to, o czym była tutaj mowa na poprzedniej dyskusji, jednocześnie ten tłumacz jest kimś, kto zawadza, przeszkadza, prawda? W recenzjach, jak tutaj mówiliśmy, w recenzjach nie pojawia się zazwyczaj tłumacz. Są nawet w dużych dziennikach, w dużych tygodnikach książki są anonsowane tylko przez tytuł i wydawcę. I wydawcę przede wszystkim, prawda? Bo proszę zwrócić uwagę, bo to jest pewien problem, z którym pewnie musimy sobie w najbliższym czasie poradzić, że recenzje coraz częściej są elementem kampanii promocyjnej. To są reklamy. Te reklamy oczywiście nie mogą zawierać słów krytycznych pod adresem reklamowanego produktu. To po pierwsze. A po drugie, nie powinny wchodzić zbyt głęboko w kuchnię tego produktu. I stąd sądzę niechęć dzienników i tygodników do zamieszczania komentarzy dotyczących przekładu. Ale miałbym do siebie żal, gdybym nie skomentował tej dyskusji, która się odbyła przed chwilą i nie zauważył, że nie padło w czasie tej dyskusji ani razu, nie padł tytuł jednego z pism, które od wielu dziesięcioleci zajmuje się krytyką przekładu. I zajmuje się tą krytyką przekładu bardzo poważnie i nie naskórkowo i niedoraźnie, bo ukazują się recenzje przekładu także po latach. Dobra recenzja przekładu,
dobry opis przekładu wymaga naprawdę czasu i wysiłku. Myślę o literaturze na świecie. I to jest coś bardzo niepokojącego, że mogą się spotkać tłumacze i krytycy, i recenzenci i mówić o przekładzie, o krytyce przekładu, nie wspominając o literaturze na świecie. Mówię to trochę pro domo sua, ale mówię to z wielkim żalem, że jednak żyjemy na jakimś archipelagu, na osobnych wyspach. Dzieje się jakaś olbrzymia robota, wykonywana jest robota i ona gdzieś trafia w próżnię. Że być może te recenzje nie są potrzebne. A chciałbym jeszcze, jeśli można, dorzucić jedno słowo komentarza, także do poprzedniej dyskusji. Recenzje, które wskazują na to, że ktoś przełożył czwartek na wtorek, przepraszam, to nie są ważne recenzje. Taka krytyka przekładu nic mi o przekładzie nie mówi. Każdy może się pomylić. To nie są istotne błędy. Oczekuję od recenzji, krytyki przekładu, pewnych rozpoznań systemowych, wskazania na pewne mechanizmy, które powodują, że mamy niedobrego Henry'ego Jamesa. Co takiego jest w tej prozie, że ilekroć się ją tłumaczy na polski, tłumaczy się ją źle? Dlaczego, tutaj pan Haciński o tym wspomniał, kto jest za to odpowiedzialny, jakie instytucje, nie tylko tłumacz, prawda? Cały szereg instytucji jest w to włączony, więc zastanówmy się nad systemowymi uwarunkowaniami błędów tłumaczy, tych koszmarnych tłumaczeń, a nie tylko, nie sporządzajmy katalogów pomyłek, bo takie katalogi pomyłek, no śmieszą, bawią, ale możemy w nieskończoność iść. One niczego nam nie załatwią. Nie załatwią nam niczego instytucjonalnie, ale także nie wzmogą, czy nie pogłębią naszej świadomości tego, czym jest przekład. Bardzo dziękuję, że to powiedziałeś, tym bardziej, że chyba warto dodać, że zdarzają się także wybitne tłumaczenia, w których mogą być jakieś małe pomyłki, prawda? To się może zdarzyć, bo to nie jest tak, że wierność jest największą zaletą, aczkolwiek bardzo ważną, wybitnego tłumaczenia. Ty bardzo często piszesz o tym, że tłumacz jest także autorem, nowym autorem, drugim autorem tłumaczonego utworu. I ja myślę, że właśnie o tłumaczach jako autorach będziemy rozmawiali w tej dyskusji. Tak, to tylko jeszcze uwaga, że kiedy mówię o tłumaczu jako autorze, naprawdę nie próbuję nobilitować czy koronować tłumaczy. To, że autor, że tłumacz jest autorem, że powinniśmy mieć tego świadomość, prowadzi tylko do większych obowiązków tłumacza. Tak? Bo to, co Państwo dostają do ręki, te słowa, które Państwo czytają, to pisałem o tym w jednym z artykułów, te słowa, które Państwo czytają, są to słowa tłumacza, a nie autora. Podałem kiedyś taki przykład, że słynne zdanie, jak sądziliśmy, z Szekspira, źle się dzieje w państwie duńskim, że ono jest Szekspira. Otóż nie, ono nie jest Szekspira. Something's rotten in the kingdom of Denmark. To jest Szekspir. Szekspir pisał po angielsku, nie po polsku. Szekspir akurat, to jest cytat z Hamleta, mamy kilkanaście przekładów Hamleta. I proszę uprzytomnić sobie, że w każdym z tych przykładów ta fraza o tym, że coś się dzieje w państwie duńskim źle, w każdym z tych przykładów ta fraza brzmi inaczej. Ale w żadnym z istniejących autorskich przekładów Hamleta nie znajdą Państwo tej frazy, która weszła do polszczyzny, jako skrzydlate słowo, jako aforyzm. Mamy inne przekłady. Mamy przekłady, coś gnije w państwie duńskim, Dania cuchnie i tak dalej, i tak dalej. Kilkanaście przekładów tego zwrotu szekspirowskiego. Natomiast nie ma autora tego zwrotu, który Państwu zacytowałem i który wszyscy tak dobrze znamy. Źle się dzieje w państwie duńskim. Innymi słowy, do polszczyzny wszedł przekład anonimowy. Polszczyzna sobie z kilkunastu przekładów wybrała przekład autora, którego nie znamy, pomijając Paszkowskiego, Barańczaka, Słomczyńskiego, tych wybitnych, to nie mówię z przekąsem, wybitnych tłumaczy, bo przekład jest częścią kultury języka docelowego, języka, na który tłumaczymy. I to ten język, jak mówimy o przekładach na polski, ten język będzie wybierał i decydował, co wchodzi do polszczyzny, co staje się skrzydlatym słowem, co staje się aforyzmem, co wzbogaca naszą literaturę i nasz język. Tak. Justyna Czachowska, a później Stefan Ingwersoll. Przed naszym spotkaniem stwierdziłam, że właściwie nie będziemy się tutaj kłócić, będziemy mówić w tej samej pozycji. Powiedziałam nawet, że panie profesorze, nie mam interesu w tym, żeby się z panem pokłócić, ale od razu muszę się pokłócić.
I będę mówiła z wewnątrz środowiska, co mam nadzieję Państwo nie będziecie mi za złe, ale jak widzę, nie będziecie mieć za złe, ale jak widzę, jest też sporo osób na sali, które są rzeczywiście z wewnątrz środowiska. Tak, Jurku, jesteśmy z dwóch różnych archipelagów. Redakcja Literatury na Świecie w Warszawie jest odrębnym archipelagiem, bo jeżeli mówimy o środowisku tłumaczy literackich w Polsce, to mówimy o przede wszystkim w moim pojęciu o Sławku, staramy się liczyć, prawda, ale jest to niezmiernie trudne, ale około 1000 osób, ponad 1000. Mówimy o wielu, wielu innych osobach niż tylko te z Literatury na Świecie. I może dlatego nie padło to. No, rozmawialiśmy o dosyć popularnej literaturze, o literaturze na poprzednim panelu. Mówiliśmy o tych takich rynkowych tytułach, tak, i jak one przede wszystkim do szerokiego grona czytelników trafiają. No, a Literatura na Świecie jest jednak chyba bardziej niż kiedykolwiek teraz bardzo takim środowiskowym i wąskim pismem. I jeżeli mogę sobie pozwolić na krytykę wobec Literatury na Świecie, którą bardzo cenię i bardzo lubię, ale chciałam powiedzieć właśnie o tym, jaka jest sytuacja, wiesz, dlatego że wprawdzie w Literaturze na Świecie uprawia się krytykę przekładu, której odbiorcą jest, zdaje się, chyba tylko drugi tłumacz, ewentualnie literaturoznawca, ale na przykład wiem, że Literatura na Świecie z tłumaczem nie podpisuje umów autorskich. Tak, ale ja myślę, że w tej chwili musimy dojść do tego, o czym będziemy mówić, co jest najważniejsze w tej rozmowie, a mianowicie do takich bardzo konkretnych informacji na temat sytuacji tłumaczy. Ale właśnie o tym mówię, że ta sytuacja jest też bardzo różna. Tak, musimy o tym pamiętać, że jest częściowo oczywiście. To jest dyskusja na poziomie bardzo akademickim, bardzo wysokim, i wtedy mówimy o Literaturze na Świecie, a z drugiej strony mówimy o... Tak, bo co chciał, widzę, że dodać krótko Stefan, no. A potem już przechodzimy chciałem do Sławomira Paszkiewicza. Krótko jakby może zakończyć ten temat krytyki przekładu, ale chciałem, w Szwecji oczywiście sytuacja, nie będę jej rozwijał, krytyki literackiej jest bardzo inna niż w Polsce. My jesteśmy pesymistami, ale patrząc na Polskę czuję, że jesteśmy bastionem, jeżeli chodzi o niezależność krytyki, wielogłos krytyki, powagę krytyki i pozycję krytyki literackiej. Codziennie ukazuje się, znaczy przeciętna książka ma taka już lepsza, może mieć od 5 do 20 recenzji. Jest jeden dzień, w którym się ukazują recenzje, znaczy takie jest założenie, i w tym dniu ukazuje się większość recenzji. I to jest 3 tygodnie po ukazaniu się książki. Problem proszę o przekładzie. Tak, problem z recenzjami. Staraliśmy się jako kolektyw tłumaczy wprowadzić zwyczaj zawsze wymieniania tłumacza przy recenzji. Ale jestem też krytykiem i wiem, że z kolegami i koleżankami śmiejemy się, że wyczerpały nam się synonimy dobrego przekładu, konieniot, spruok. Tak, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że na ogół nie ma dużo do powiedzenia. W zasadzie jest tylko... powinien być osobny... Oczywiście krytyka przekładu jest czymś osobnym. Powinna porównywać oryginał z przekładem. To nie jest dokładnie to samo, co w recenzji, ale ważna jest widoczność samego tłumacza. Ale ja chciałbym od razu przejść do następnej kwestii, czyli sytuacji. I tutaj właśnie zwracam się do Was, dlatego że zrzeszenie tłumaczy jest oczywiście podstawowym kluczem. Powiem tylko, tło w Szwecji jest takie, że było kiedyś stowarzyszenie, ono się zjednoczyło razem ze Związkiem Pisarzy. Związek Pisarzy składa się dzisiaj z 4 sekcji. Są pisarze literatury faktu, literatury dziecięcej, literatury pięknej dla dorosłych i tłumaczy literackich. I są 4 kategorie, które są razem zrzeszone. Mamy wspólne biuro, mamy 3 prawników, mamy 3 osoby zatrudnione do kontaktu z naszymi członkami i jesteśmy naprawdę związkiem zawodowym. To znaczy spotykamy się ze Stowarzyszeniem Wydawców i ustalamy stawki minimalne. Ustalamy też podstawowe części, jakby elementy umów standardowych. Jeżeli wydawnictwo poda tłumaczowi inną umowę niż naszą standardową, to od razu nasi prawnicy to zauważają, bo mamy zwyczaj, każdy członek wysyła do prawników każdą umowę. I w tym momencie, znaczy oczywiście są tacy, którzy nie wysyłają, ale zasada jest taka, że wszyscy... Są jeszcze listy w internecie, gdzie
tłumacze ze sobą dyskutują. Jest jedna lista, gdzie dyskutujemy przekład, jest jedna lista, gdzie dyskutujemy sytuacje prawne i umowy. I na tej liście, gdzie dyskutujemy sytuację prawną i umowy, również biorą udział nasi prawnicy. I ja uważam, że to jest jedyna droga, dlatego że pozycja tłumacza zawsze jest słaba, zawsze jest ryzykowna i trzeba po prostu zwyczajem, takim jak wszystkie inne kategorie zawodowe, trzeba stworzyć silny związek. To jest jedyny sposób, żeby przeciwstawić się drugiej stronie, która jest silniejsza, w każdy sposób silniejsza. Tak, wasze prawo, na przykład zapisy prawne, które wywalczyliście, gwarantują na przykład szwedzkiemu tłumaczowi, że jeżeli jego nazwisko nie pojawi się w audiobooku tłumaczonej przez niego książki, to dostaje odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy koron, prawda? No właśnie, jak wygląda sytuacja w Polsce? Przepraszam Państwa, że mój głos się będzie trochę łamał, ale po reprymendzie pana profesora poczułem się jak taki mały uczniak. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o kłótnie między panem profesorem i Justyną, to w sumie powinien wam być wdzięczny. Zacznę od końca. Wydaje mi się, że najlepiej świadczy o tym, co jeżeli porównujemy kwestie stowarzyszenia, jak to wygląda w Szwecji i w Polsce, to podam liczby. W Szwecji stowarzyszonych, może powiedzmy od razu, Kasiu, ilu mieszkańców ma Szwecja? 9 milionów. 9 milionów, tak? Przepraszam, nie wszyscy tak znają świetnie Szwecję. Polska, to wiemy, jest około 38 milionów. Chciałem powiedzieć czytelników, mieszkańców, tak? Z tego jakaś garstka tłumaczy. Ale proszę Państwa, to jest jednak mimo wszystko proporcjonalnie, ta ilość tłumaczy powinna być podobna mniej więcej. No i teraz powiem tak. 550 tłumaczy w Szwecji jest stowarzyszonych. Od razu powiem, te wszystkie dane, które będę podawać, to są dane z 2009, natomiast te najnowsze dane dopiero się ukażą pewnie nie wcześniej niż pod koniec tego roku. Ilu stowarzyszonych tłumaczy jest w Polsce? Czy ktoś z Państwa chciałby zgadnąć? W naszym stowarzyszeniu to jest w tej chwili około, no w tej chwili troszkę więcej, około 60. Potem jeszcze kilka osób jest stowarzyszonych w PEN-klubie i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. I w tej chwili ci tłumacze literacy zarówno w STP, czyli Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich, STTP, przepraszam, i w PEN-klubie są niemalże nieaktywni. I powiem dlaczego. Kiedyś, powiem to do młodszych Państwa, prawda, a starsi koledzy tłumacze i koleżanki to tylko mogą potwierdzić. Kiedyś należność do takiej organizacji dawała specjalne profity, będąc stowarzyszonym w takiej organizacji, jak na przykład Zrzeszenie Literatów Polskich, otrzymywało się po prostu po latach tłumaczenia pracy emeryturę. W tej chwili żadne uczestnictwo w takim stowarzyszeniu nie jest do niczego takiego potrzebne. Proszę Państwa, po co się zrzeszać? Po to właśnie, żeby, tak jak powiedział Stefan, żeby wywalczyć chociażby takie minimalne prawa, jak są w Szwecji. Ale dlaczego powiedziałem, że z jednej strony bardzo się zdenerwowałem tą całą dyskusją początkową, która uważam, że jest do niczego nam niepotrzebna przy takim temacie, bo my powinniśmy się sobie ręce podać i działać w wspólnym kierunku, bo tylko to nam może pokazać. Ale ta sytuacja mówi mi jedno i potwierdza moje stwierdzenie, które napisałem na końcu artykułu w Tygodniku Powszechnym na temat, taki był artykuł pod tytułem Tłumaczy zarobić, nie zarobić, a zarobić nie zarobisz, ale co się naczytasz, to twoje. To był cytat Magdy Heidel. I napisałem, że tłumacze w Polsce po prostu nie potrafią się dogadać. Są, nawet nie o to chodzi, że indywidualistami. Indywidualistami są w każdym kraju, ale po prostu prędzej się pozabijają, potną, niż wystąpią wspólnym frontem. I niestety ta dyskusja na początku, wydaje mi się, że to wszystko tylko potwierdza. Ale czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego powinni współdziałać? To znaczy, w twoim raporcie pojawia się na przykład takie zdanie. Większość polskich tłumaczy ze względów finansowych zajmuje się translatorstwem w czasie wolnym od wykonywania swojej głównej profesji, bądź też łączy etaty w różnych instytucjach lub firmach. Czy to jest normalna sytuacja? Jest to związane oczywiście ze stawkami, jakie otrzymuje się za tłumaczenie. Powiem, jak to jest w Szwecji. W Szwecji od 50 albo nawet 50%, więcej niż 50% to są tłumacze profesjonalni. Od razu dla Państwa, którzy mogą nie znać takich, są typowo takie, nie wiem jak to powiedzieć, ekonomiczne czy jakieś takie zawodowe określenia. Tłumacz profesjonalny to jest tłumacz, który
utrzymuje się z tłumaczenia. To jest jego główny zawód, tak? Jeżeli ma jeszcze jakieś inne dochody, to przynajmniej dochód z tłumaczenia musi być tym głównym dochodem. Natomiast jest drugie takie pojęcie, jak tłumacz, po polsku chyba to się mówi okazjonalny, już nie pamiętam. W każdym razie to jest tłumacz taki, który tłumaczy przynajmniej jedną książkę raz na dwa albo trzy lata. I tak jak powiedziałem, tych tłumaczy w Szwecji jest ponad 50%. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, nie mam dokładnych statystyk, ale proszę Państwa, to jest tak mało tych tłumaczy, że być może mógłbym ich z pamięci wyliczyć. To nie mogę powiedzieć, że na palcach jednej ręki, ale jeżeli by było ich tam kilka procent, to jest wszystko. Nie da się w Polsce wyżyć. Dlaczego się nie da wyżyć? Bo po prostu, po pierwsze, stawki są o wiele niższe w Polsce. Państwo w żaden sposób nie pomaga tłumaczom. W Szwecji jest coś takiego... Jak... Szwecja to Stefan, zaraz dobrze. Opowiem o Szwecji. To ja tylko powiem, czego nie ma w Szwecji, a Stefan powie, że to jest. Proszę Państwa, ja sobie na przygotowanie tej dyskusji zrobiłem tylko część rzeczy, które w Polsce są, a w Szwecji nie ma. Na 20 punktów znalazłem tylko 2 punkty styczne. I w większości są to punkty, gdzie jeżeli zestawimy sytuację tłumacza literackiego w Polsce, to jest na minus. Także gdybyś mi się Kasiu zapytała, jeszcze raz podała tytuł tego spotkania, jak jest w Polsce, jak jest w Szwecji, od razu powiem, że w Polsce jest całkiem inaczej. Jakbyś mógł podsumować, powiedzmy, powiedzieć o 5 rzeczach, które są szczególnie trudne w sytuacji tłumacza literackiego w Polsce. Bo podstawa to jest to, dyskutować, jak to zmienić. Podstawa to jest to, co powiedział Stefan. I w zasadzie na tym moglibyśmy skończyć spotkanie. Nie jesteśmy jeszcze stowarzyszeni. To, co zrobiła Justyna, to ja myślę, że jest wielka szansa, że coś z tego powstanie. Pod warunkiem, że tutaj się wszyscy, którzy jesteśmy, zjednoczymy i powiedzmy sobie tak. Nie patrzmy na to, że są wśród nas naprawdę wspaniali artyści tłumacze. Że są wśród nas zwykli rzemieślnicy, ale naprawdę, którzy oddają swój czas i całe swoje zdolności. Nigdy nie będą takimi artystami. Ja nigdy takim nie będę artystą, jak tutaj pan profesor i wielu tutaj wspaniałych tłumaczy. Ale dajemy naprawdę swój czas wolny każdy i każdą naszą jakąś możliwość oddania się sztuce czy rzemiosłu przekładu po to, żeby na przykład tak jak ja mam takie podejście, żeby tłumaczyć to, czego uważam brakuje w naszej literaturze, tudzież coś, co uważam, że fajnie byłoby przetłumaczyć. Akurat w moim przypadku, ponieważ nie zarabiam, nie pracuję, nie tłumaczę dla zarobku, mam to hobbystyczne podejście, żeby tłumaczyć to, co chciałbym przetłumaczyć. Jeżeli nie pomyślimy, że tych artystów i tych rzemieślników musi chociaż raz połączyć jedna wspólna rzecz, czyli doprowadzenie do stowarzyszenia, które teraz będzie mogło zrobić to, co w Szwecji, czyli tak zwaną standardową umowę. Co to jest standardowa umowa, proszę Państwa? To jest umowa, która została podpisana w imieniu tłumaczy literackich z jednej strony, z wydawcami. Ta umowa, proszę Państwa, której u nas w Polsce nie ma i myślę, że długo możemy właśnie z powodu tego naszego podziału możemy o niej marzyć, ale my będziemy robić wszystko, żeby do tego doprowadzić. To jest ta umowa, która gwarantuje w Szwecji minimalne stawki, która gwarantuje to, że proszę Państwa, jeżeli nawet w umowie nie ma żadnej mowy, a tego w Szwecji nie ma żadnej mowy, o procentach z wydania kolejnych wydań czy audiobooków, ale to jest wszystko w tym standardzie zapewnione. Czyli nawet będąc kompletnym ignorantem w sprawach prawnych, jeżeli nawet popełnimy jakiś błąd, już pomijając to, że właśnie stowarzyszeni ludzie mogą sobie do prawnika ze stowarzyszenia wysłać umowę i on podpowie, to oni mają to wszystko zagwarantowane, tak? Że kolejne wydanie to będzie 15% podstawowej stawki, następne paperback to będzie załóżmy 20%, audiobook to będzie 25%. U nas tego nie ma. Tak, więc Sławek podbiera troszeczkę ten temat Stefanowi. Ja tylko powiem, że rzeczywiście we wielu wcześniejszych rozmowach pojawiał się taki wątek bezbronności tłumacza, nawet bardzo doświadczonego, dobrego tłumacza względem wydawcy, który na przykład chce wydać książkę bardzo szybko i bardzo tanio. Co można zrobić? Co zrobiono w Szwecji, żeby tłumacz nie był bezbronny? Tłumacze są bardzo różni. Trzeba pamiętać o tym, że o tym wcześniej trochę rozmawialiśmy, nie można, na przykład tutaj spotykacie dużo takich ekstrowertyków tłumaczy,
tłumaczy, którzy są twarzą przekładu, taki jak Anders, który siedzi przede mną, jest twarzą przekładu w Szwecji. Nie był od początku, ale dzisiaj jest. To jest jakby po wielu latach stał się też twarzą przekładu. I to, że zrzeszamy takich jak Anders, ale zrzeszamy też takich, którzy w ogóle nie pokazują się nigdzie w mediach, nie piszą o przekładzie, nie uczą nowych, to jest siła naszego stowarzyszenia, dlatego że w naszym stowarzyszeniu są takie osoby właśnie, które są twarzą, którzy publicznie o tym mówią, ale większość tłumaczy literackich to są osoby, które właśnie wybrały ten zawód dlatego, że może nie chcą działać publicznie, dlatego że są to osoby, które naprawdę z dużą przyjemnością obcują z tekstem. Sam na sam. Wśród naszych członków jest bardzo dużo ludzi bardzo głęboko ekscentrycznych i zamkniętych w sobie. I nie można ich zmuszać do tego, żeby oni mówili za nas wszystkich i dlatego właśnie to też jest siła kolektywu. I nie chcę też tworzyć takiej sytuacji, że w Polsce zawsze wszystko jest źle, Szwecja jest taka poukładana. Trzeba pamiętać, że mamy za sobą 30-40 lat długiej pracy, i osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy teraz dzięki wcześniejszym pokoleniom i dzięki temu, że mamy pewien, znaczy bo skąd bierzemy na to wszystko pieniądze, skąd się biorą pieniądze na naszych prawników i to jest najważniejsze do wytłumaczenia, że mamy bardzo korzystną sytuację, że w latach 70. umówiliśmy się ze sferą publiczną jako autorzy i tłumacze, że biblioteki państwowe, znaczy biblioteki gminne i wszystkie biblioteki publiczne udostępniają za darmo obywatelom i mieszkańcom Szwecji książki, a nam rekompensują nasze przekazanie naszych praw autorskich w postaci funduszu państwowego, który jest przekazywany nam. I my mamy zarząd, który siedzi w tym funduszu, i który przydziela stypendia. To są stypendia roczne, dwuletnie, pięcioletnie i dożywotne, to znaczy do 70 roku życia. I tak, to jest ważne. One nie są dożywotne. To są dożywotne do 70 roku życia. I również z tego funduszu utrzymuje się Związek Pisarzy i Tłumaczy w dużym stopniu. Spora część naszego budżetu na naszych prawników jest decyzja kolektywna naszego zarządu przekazania tych pieniędzy do nas. Więc jest to akt solidarny. Zamiast przekazywania 200 zł rocznie każdemu tłumaczowi, autorowi, którego książki były wypożyczane, wypłacamy może 100 zł rocznie tej poszczególnej osobie, a drugie 100 zł jest w funduszu solidarnym. I na tym się opiera właśnie siła. Przepraszam, że ci Stefanie poprawię, ale ja mam dokładne danie. Dane. Jeżeli tłumacz pracuje już przynajmniej 10 lat jest na rynku, to roczne jego dochody z tego, od razu mówię, że nie znam szwedzkiego, ale bardzo mi się ta nazwa podoba. Tak przeczytam, jakbym po polsku przeczytał, to jest Förtatarfond. Förtatarfonden. Ale dla mnie brzmi jak fundusz tatarowy. Lubię bardzo tatara, to starczyło mi na kilka razy wyjście do restauracji na tatara, dlatego że taki tłumacz, który ponad 10 lat już, przynajmniej 10 lat już pracuje na rynku, to dostaje od 100 do 300 euro z tego funduszu. Ale to nie wygląda w ten sposób. Starasz się za każdym... Cały czas się starasz, tak. Mhm. A oprócz tego, i to jest to, co mi się bardzo podoba, że właśnie myśli się o tym, że jeżeli się idzie na emeryturę, to ci tłumacze muszą przynajmniej dostać 20% rocznych dochodów. O tym nie czytałem, że jak się już ma 70 lat, to trzeba umrzeć, jeżeli się jest tłumaczem. Ja mam wielu znajomych takich ponad 80-letnich, muszę im powiedzieć, że nie mają się co przejmować, że nie mają pieniędzy, bo w Szwecji też by nie mieli. Proszę Państwa, tylko chciałem powiedzieć, bo to jest jedyna optymistyczna rzecz być może, którą mam Państwu dzisiaj do przekazania. Oprócz tego, że nasze Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury istnieje i straszny mamy przyrost tych tłumaczy miesięcznie, tam gdzieś może 2 czy 3 miesięcznie nam dochodzi, ale może będzie dzięki takim spotkaniom ich więcej. Ale proszę Państwa, Polska jest zmuszona dzięki temu, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej,
utworzeniem czegoś takiego właśnie, wprowadzeniem, to się teraz nazywa, ja wiem, wśród tłumaczy powiedzieć coś takiego jak implementacja, to uważam jest skandal, ale wprowadzeniem czegoś takiego, co się nazywa właśnie to, o czym mówił Stefan, to się nazywa fachowo public lending right. To jest właśnie to prawo, które pozwala, u nas to się mówi opłata biblioteczna, ale to nie jest dokładnie tylko to, ale to jest właśnie ta opłata, o której mówił Stefan, że przecież nasze dzieła są wypożyczane, prawda, kserowane i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak chciałem powiedzieć, w Polsce już tak jest, że autorzy, a głównie wydawcy mają coś takiego. Jest tak zwana między innymi opłata kserograficzna. Czyli to jest pewien procent ze sprzedaży kserokopiarek, papieru, który idzie właśnie do kserowania, wydawcy mają. Natomiast tłumacze u nas w Polsce nie mają ani grosza, ale już lada moment, niestety, ponieważ jesteśmy bardzo opóźnieni w tej implementacji, musimy ten public lending right wprowadzić. Aczkolwiek, czy dla kogoś w Ministerstwie Kultury sytuacja w Szwecji, cóż, że w Szwecji będzie jakimkolwiek wzorem, no chciałbym tylko powiedzieć, daj Boże, czy Allahu, czy jakimkolwiek inno darze natury, po prostu, żeby tak się zdarzyło. To jest jedyna chyba pozytywna rzecz, którą mam. Znaczy pozytywne w Polsce jest na przykład też to, że udział książek tłumaczonych na rynku wydawniczym jest bardzo duży, prawie 50%, nie trochę większy w Polsce. Justyna, czy mogłabyś powiedzieć, co robi stowarzyszenie, żeby zmieniać sytuację? Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że to, bo się wszyscy chyba odnieśli do mojej próby kłótni z panem profesorem, to tylko po pozwie... Boga, przepraszam, jaka kłótnia? No właśnie. Ja powiedziałam, czytajmy literaturę na świecie, a pan wprowadza leksykę wojenną. No zbrodnia, zabijanie, kłótnia. Powiedziałam, czytajmy literaturę na świecie, bo tam jest krytyka przekładu. Ja jestem o zabijaniu. Ja jestem pełen szacunku dla tego, co państwo robią. Ja po prostu no właśnie, tego, co państwo robią, a ja bym wolała, żebyśmy razem coś robili. Nie, ja nie jestem działaczem. Ja naprawdę nie będę przekraczał progu kompetencji. Nie jestem działaczem, nie będę przekraczał swojego progu kompetencji. Mnie się wydaje, że ja pracuję dla tłumaczy, pisząc, sądzę, rzetelne omówienia przekładów i walcząc o to na przykład, żeby tłumacz był widzialny, żeby nazwisko tłumacza nie było gdzieś na odwrocie okładki małymi literami zapisane, że tłumacz literatury pięknej jest współautorem, powinien być na okładce. Mnie się wydaje, że to jest tak samo cenna praca, jak praca, którą państwo wykonują. Robię to, co robię z całym szacunkiem dla tego, o czym mówić. Bardzo dziękuję, bo to właśnie pokazuje, że w tym środowisku jest jednak takie bardzo, bardzo duże rozbicie, że jest to, znam sytuację, historię powstawania Związku Tłumaczy Literatury również w Norwegii i w Niemczech i w kilku innych jeszcze krajach europejskich, ponieważ współpracujemy z tymi stowarzyszeniami i rzeczywiście zdaje się, że wszyscy mieli tak łatwo. A w Polsce jednak chyba tradycja budowania czegoś na kształt związku zawodowego jest dużo, dużo inna. I chyba dzisiaj dużo trudniejsza, a co jest bardzo dziwne, zupełnie na przykład inaczej jest w krajach, które wydawałoby nam się, są podobne do nas historycznie, na przykład na Litwie czy w Czechach, gdzie te związki funkcjonują bardzo dobrze. Więc to pokazuje też trudność, tak, zrzeszenia się i stania się rzeczywiście taką siłą, która będzie mogła wystąpić przeciwko wydawcom, a drugą trudnością jest to, że wydawcy nie są tak zrzeszeni, jak to wygląda w Szwecji, więc rozmawianie, to jest strasznie ciekawa rozmowa, ale nie wydaje mi się, żeby to była taka rozmowa, której rezultatem będzie to, że my już po niej będziemy wiedzieli dokładnie, co zrobić, bo absolutnie nie da się przenieść modelu szwedzkiego, czy norweskiego, czy chociażby niemieckiego na polski. Po prostu nie możemy tego przykładać jeden do jednego. A to, co robi stowarzyszenie, to robi dużo różnych rzeczy, aczkolwiek no, w pewnym sensie pewnie wiele rzeczy to jest kontynuacja tego, co robiono wcześniej, a teraz to jakoś tak bardziej oficjalnie jest. To jest tak, to jest walka o to, żeby był widoczny tłumacz, żeby było widoczne nazwisko tłumacza w recenzjach, przy omawianiu książek. Ale też na przykład w księgarniach internetowych, tak? To się trochę zmienia, bo na przykład o ile 2 lata temu jeszcze przychodził taki dosyć intensywny mailing od wydawnictwa WAB i tam nigdy nie było tłumacza, no to od ponad roku ten tłumacz jest wręcz wytłuszczony w takim mailu, tak? W zapowiedzi książki tłumaczonej jest już ten tłumacz. Często nawet
Czasami jest biogram, tak. Czasami, jeżeli to są wybitne osoby, to jest biogram i zdjęcie. Przez jakiś czas był dołączony nawet taki list pani Beaty Stasińskiej, strasznie przyjemny list, który właśnie pamiętajmy o tłumaczach, tak. Co był niesamowitym gestem. Takich gestów od wydawców jest sporo. Jest sporo i to, o tym też musimy pamiętać, no ale często jest tak, że rzeczywiście ci mniejsi wydawcy, na przykład mniej doświadczeni, też o tym nie pamiętają. To co innego mogę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy powiem, takie, która jest ważna szczególnie dla mnie osobiście, ponieważ ja ją też wprowadziłam w działania stowarzyszenia, to jest praca z młodzieżą. Praca z młodzieżą, praca w szkołach, szczególnie w liceach, nauczenie też nauczycieli nawyku mówienia o tłumaczach, o tym, że wiele lektur szkolnych, wiele książek, które uczniowie czytają, to są jednak książki tłumaczone i żeby właśnie, wydaje mi się, że to jest duża siła, jeżeli nauczymy dzieci, że tak o tym dzieci, no dzieci, młodzież, starsze dzieci, że to jest książka jednak przełożona i żeby zwrócić na to uwagę, to jest, myślę, że połowa sukcesu. A czy stowarzyszenie udziela też tłumaczom rad? Na przykład tak, to jest stowarzyszenie udziela rad, ponieważ jesteśmy oboje, znaczy nie oboje, oboje tutaj, ale generalnie w stowarzyszeniu sporo osób jest już wyszkolonych w, na przykład w prawie autorskim, to często się zdarza, że dostajemy właśnie maila od kogoś, kto nawet nie jest członkiem, tak? I staje się członkiem właśnie dzięki temu, że dostał od nas radę, więc tak przyjacielskim takim geście staje się członkiem i dopiero wtedy ma szansę zobaczyć, że rzeczywiście dużo profitów można czerpać z bycia naszym członkiem, tak? Przepraszam, powiem teraz antyreklamując nasze stowarzyszenie. Jeżeli ktoś chce czerpać profity z bycia naszym członkiem, to dajcie sobie, drodzy Państwo, spokój. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy pomyśleli przyszłościowo, tak, że my pomożemy wywalczyć naszemu środowisku jakąś lepszą sytuację, czyli to, co między innymi Justyna robi. Mamy dwie koleżanki takie aktywne w tak zwanym dziale interwencji, to znaczy, że właśnie jakieś znane czasopismo nie umieszcza nazwiska pisarza. Jedna koleżanka pisze listy takie, czy moglibyście Państwo, Justyna mówi, jak Państwo nie zamieścicie, to zrobimy to czy to. Także Justyna jest od gruźb, druga koleżanka jest od próśb. Także proszę Państwa, no nie liczmy na to, że jak się zapiszecie do naszego stowarzyszenia, to będziecie zarabiać 10 albo 20% więcej, albo wszystkie opinie prawne będziecie mieli za darmo, bo my niestety jeszcze PLR nie mamy. Ale jak będziemy mieli, to być może tak. Ale przystąpcie z tego względu, że musimy się zjednoczyć. Wygląda na to, że tłumacze muszą po prostu sobie sami bardzo wiele wywalczyć i stanie się to możliwe tylko wtedy, gdy pomimo tego, iż nie jest to środowisko jednorodne, co jest zresztą typowe dla Polski, my mamy takie charaktery, że mamy emocje i uważam, że jest to bardzo piękne i czyni nas krajem niezwykle ciekawym. Też mamy bardzo dużo emocji na naszych spotkaniach. Ale jednak w Szwecji się jakoś tak w końcu dochodzi do jakiegoś konsensusu. W Polsce to nie zawsze się udaje, ale ja myślę, że fakt, że tu siedzimy wszyscy, to jest właśnie sygnał, że to się jednak dzieje. Jest sporo pytań z publiczności, ale mamy też tutaj prezesa polskiego penklubu, pana Adama Pomorskiego, który już wcześniej zasygnalizował, że koniecznie chce zabrać głos, więc zaczniemy od pana prezesa. Dziękuję bardzo. Troszkę jestem wywołany przez pana Paszkieta do tego głosu. Chciałem państwu powiedzieć, że uważam, że inicjatywa Stowarzyszenia Tłumaczy Literackich jest bardzo na czasie i bardzo cenna. Jak pani Justyna wie, od razu się do tego bardzo życzliwie odniosłem i popieram to dalej. Niemniej, jeżeli ma się 60 członków, to trzeba uważać i nie rozpychać się łokciami tam, gdzie nie trzeba. Pen Klub, który pan Paszkiet zechciał łaskawie podsumować, że jest tam wprawdzie kilku tłumaczy, ale nie działają czynnie. To jest instytucja, która nie jest instytucją branżową. To jest klub literacki o charakterze międzynarodowym, który od samego początku w Polsce bardzo dba o sprawy tłumaczy, literatury tłumaczonej, kultury przekładu. Dba w miarę swoich możliwości i na swoich zasadach. Najstarsza polska nagroda dla tłumaczy literackich to jest nagroda Polskiego Pen Klubu, przyznawana nieprzerwanie od roku 1929. Ona jest po wojnie przyznawana, już jeszcze przed wojną nawet, przyznawana w obie strony, dla tłumaczy z języka polskiego na języki obce i dla tłumaczy z języków obcych na język polski.
Ta nagroda ma swój wymiar finansowy, ale przede wszystkim jest nagrodą, która jest po dziś dzień zachowała swój prestiż, jeżeli mam prawo to ocenić. Po drugie, to jest kwestia jeszcze zupełnie inna i państwo powinni sobie z tego zdawać sprawę, żeby nie wchodzić w zbędne spory. Przez całe lata PRL toczyła się walka, powiedziałbym, polityczna o miejsce tłumaczy literatury w ówczesnym Związku Literatów Polskich. Ponieważ środowisko tłumaczy było silnie związane z opozycją demokratyczną i tak było identyfikowane przez władze, była tendencja do wypchnięcia ich ze Związku Literatów, odebrania im statusu literatów, statusu pisarzy. W związku z tym całe pokolenie, które jeszcze sięga pamięcią PRL-u, ma ostrożny stosunek do pomysłów Związku Branżowego Tłumaczy, dlatego że kojarzy to sobie z próbą odebrania statusu literackiego tłumaczowi literatury. Reszta to już są domniemania, których pan sobie powinien oszczędzić, bo może to być tak, że jakieś stowarzyszenie działa lepiej czy gorzej, ale na pewno to nie jest kwestia złej woli czy postponowania tłumaczy. I bardzo proszę o uważanie na wirażu. Tylko powiem jedną rzecz, że pierwsze w ogóle szkolenia tłumaczy to rzeczywiście prowadził Pen Klub i to są takie, które mogą być wzorem do dzisiaj dla nas. Ja może się źle, na pewno się źle wyraziłem. Chodzi mi o takie starania się właśnie w tej chwili, o takie rzeczy bardzo przyziemne. To tego w tych stowarzyszeniach nie ma i na pewno nie ma w Pen Klubie i rzeczywiście nie po to my jesteśmy, żeby konkurować z Pen Klubem. Także chciałem przeprosić, pewnie się źle wyraziłem. Jak gdyby działalność Pen Klubu dla tłumaczy literackich jest nie do przecenienia i w literaturze myślę i na stronach internetowych, nawet w tym raporcie o tym piszę. Także pierwsze w ogóle takie od razu powojenne słynne kursy dla tłumaczy literackich, gdzie nigdzie nawet na żadnym uniwersytecie tego typu szkoleń nie było, to właśnie organizował Pen Klub i ja jestem pełen szacunku. Przepraszam, źle się pewnie wyraziłem. I mówię, my rzeczywiście, jeżeli ktoś nas ze związkiem zawodowym kojarzy, uważam, że nie jest to całkiem zbędne. Natomiast Pen Klub rzeczywiście to są jednak inna sfera działania. Bardzo dziękuję. Jeszcze słowo chcę powiedzieć Krótka Stefan Ingwarzon, a później udzielamy głosu państwu. Krótka refleksja, słuchając was. My też bardzo burzliwe mieliśmy zebranie roczne w tym roku. Myślę, że wiąże się z tym, o czym mówimy, że tłumacze literaccy w Szwecji też, oczywiście nawet jeżeli mamy wypracowane pewne standardy, jesteśmy kolektywem mało zarabiającym w porównaniu do krajowej średniej. Zarabiamy bardzo mało jako tłumacze literaccy. Ci, którzy pracują na pełny etat, mają sporo poniżej średniej krajowej, nie mają wyraźnej sytuacji emerytalnej. Jedyne co mają wysoką etykę pracy, pracują bardzo sumiennie i starannie, są niezauważalni, często pomijani, często właśnie niedoceniani i to jest powód do tych różnych emocji, które takie spotkanie mogą wzbudzać, dlatego że mamy tylko swoje dobre imię. Jeżeli nawet tego imienia, nazwiska nie wymienią, to już nic nie mamy. Tylko nasz honor, nasze zasady, etykę pracy i nasze dobre imię. To jest to, co ten kolektyw w zasadzie posiada. Oprócz tego mało posiada. Więc myślę, że właśnie to, co widzimy tutaj, to jest też znamienne troszeczkę dla właśnie naszego kolektywu. Wołacie o to, żeby się nie dzielić? A w tej chwili tłumacze są w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich i w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury. Jak sobie wyobrażacie, jak mamy się połączyć, jeżeli każde stowarzyszenie prowadzi własną działalność? Bo ja nie widzę współpracy. Pytanie jest bardzo dobre, bo takie pytanie sobie w zasadzie powinniśmy być może na samym początku odpowiedzieć. To znaczy, to jest tak, dobrze w sumie pan prezes mnie tutaj zrugał, dlatego że może wyjaśnimy sobie pewne kwestie. Są stowarzyszenia, organizacje, które mają niesamowitą tradycję w Polsce. O Pen Klubie powiedzieliśmy i o bardzo prestiżowej nagrodzie Pen Klubu dla tłumaczy literatury.
już pomijam całą działalność taką w takich czasach, gdzie po prostu pen klub tłumaczom literatury, bo nie mówię przecież tylko o literatach, teraz mówimy o tłumaczach literatury, pomagał finansowo i wiem o tym świetnie od innych tłumaczy literackich, którzy przyjeżdżali z zagranicy i przekazywali pen klubowi pomoc, czy to finansową, czy to inną, właśnie żeby ratować tłumaczy. I tak samo Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, które, tylko jedną rzecz podam, którą dla wszystkich nas tłumaczy symbolicznie, jak gdyby jedna z tylko takich z jednych działalności. W ogóle to, że na przykład w Ministerstwie Pracy istnieje taka rubryka jak tłumacz w ogóle, tłumacz literacki, tłumacz, to jest na przykład w 80 roku jedno z dokonań wtedy jeszcze młodego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i oczywiście są inne stowarzyszenia. Dlaczego nasze stowarzyszenie powstało? Powstało z tego powodu, i oczywiście jest Związek Literatów Polskich, w którym wielu naprawdę, znaczy kiedyś to chyba większość, prawda? Tak jak pan prezes wyjaśnił, skąd się wzięło jak gdyby przejście wielu tłumaczy z Związku Literatów Polskich do Pen Klubu. Tutaj jak gdyby w żaden sposób ani my nie chcemy dzielić, ani przekreślać tej historii. Chodzi tylko o to, że właśnie to jest to, że my przyziemnymi rzeczami chcemy się bardzo zająć. I w zasadzie nie stać nas ani na nagrody literackie. Na pewno przez wiele lat, nawet gdybyśmy chcieli, to prestiżu tych wspaniałych stowarzyszeń, organizacji nie jesteśmy w stanie przebić, ale my chcemy po prostu o takie bardzo przyziemne rzeczy walczyć. Uważam, że pani bardzo dobrą tutaj rzecz podrzuciła. Być może powinniśmy się razem wspólnie spotkać przy jednym stole, czy to okrągłym, czy to szwedzkim stole. Chyba szwedzki byłby dobry, bo czasami jak się człowiek zje i jeszcze wypije, to potem lepiej się dogadać. W każdym razie pomyśleć o takiej synergii, tak? W jaki sposób możemy razem działać. Chyba to będzie najlepszy sposób, ponieważ my jesteśmy strasznie mali, a jako małe stowarzyszenie nie mamy takiej siły przebicia i chyba to jest bardzo dobry pomysł, który bardzo dziękuję. Oczywiście zanim założyliśmy stowarzyszenie, to tak jak pan Adam zresztą zauważył, byliśmy w kontakcie zarówno z pen klubem i ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i przede wszystkim chyba na takie spotkanie zaprosiło nas Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, ale podczas tej rozmowy, szczególnie ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskich, którzy jak wiemy tą sekcję literacką mają bardzo mało aktywną. Chciałem państwu opowiedzieć jedną rzecz, o której nie wiem, czy Stowarzyszenie Tłumaczy Literackich nawet wie, a która jest interesująca, jeżeli chodzi o zmianę podejścia do sytuacji prawnej tłumaczy w Polsce. Otóż kilka lat temu, 2-3, odbył się proces wytoczony przez tłumaczkę dziennika Bridget Jones, wydawcy. Wydawca nomen omen Zysk i Spółka wydał książkę, zanim jeszcze się zaczęła ten światowy sukces i zwłaszcza sukces polski. Wydał za groszową stawkę dla tłumaczki. Ja już nie pamiętam, ile tam było, ale jakieś 3000 zł czy coś takiego. Po czym zaczął tłuc te nakłady, a umowa była tak skonstruowana, że tłumaczka właściwie nic z tego nie miała. Chyba nawet realnie nic. Otóż wytoczyła ona wydawcy proces, a wytoczyła przy udziale jednego z najwybitniejszych znawców prawa autorskiego i adwokatów specjalizujących się w tych sprawach, mecenasa Karpowicza, i wygrała ten proces. W polskim prawie autorskim jest punkt mówiący o możliwości wyprocesowania, wyegzekwowania podwyżki honorarium w przypadku rażącej różnicy pomiędzy honorarium a realnymi dochodami czy zyskami wydawcy. I otóż na tej podstawie tego punktu został zapadł precedensowy wyrok. I tego rodzaju historii, to jest akurat przykład optymistyczny, bo bądźmy optymistami, tego typu historii jest więcej, trzeba na to bardzo uważać. Bardzo dziękuję. Był nasz czas.